proszę Państwa, od starożytnych mitów aż po historie, które opowiadamy na social media, a po drodze jeszcze rodzinne dramaty i tragedie, będzie się dzisiaj w Kinie Kultura działo, a to dlatego, że mamy kolejną premierę, premierę kolejnych filmów ze studia Munka. Pierwszy film to Story. Warto dodać, że ta animacja była pokazywana na festiwalu w Berlinie w sekcji Generation 14+. Scenariusz i reżyseria, animacja, projekty plastyczne. Jolanta Banikowska. Zapraszam. Dobry wieczór. Drugi film, proszę Państwa, to Ondyna, to współautor scenariusza oraz współautor scenariusza razem z panią Magdą Hickel oraz reżyser Tomasz Śliwiński. I tym sposobem jesteśmy na półmetku. Kolejny film Rise Fiber i oczywiście współautor scenariusza oraz reżyser Mateusz Bednarkiewicz. Ostatni film, Tak jest dobrze. Autor scenariusza, autor zdjęć i reżyser Marcin Sauter. Dodam jeszcze tylko, że scenariusz powstał na podstawie opowiadania Szczepana Twardocha. Doskonale. Proszę Państwa, to jeszcze raz wielkie brawa. Film Ondyna jest, jak nazwa wskazuje, wariacją na temat mitu o Ondynie. To jest dosyć symboliczny film o tym, jak mit wchodzi do rzeczywistości, jak przeplata się z rzeczywistością. To jest film o miłości, o zdradzie, to jest film o tajemnicy. Oprócz tego, że jest mit o Ondynie, jest także choroba, potocznie nazywana klątwa Ondyny, która polega na tym, że chorzy, jak zasypiają, wyłączają oddech. Więc muszą być podtrzymywani przez specjalny sprzęt, inaczej umrą. No i tutaj w tym momencie jakby te dwie historie, te dwa tematy się splotły w jeden w tym filmie. Mit o Ondynie zainspirował mnie do stworzenia całej koncepcji wizualnej. Chciałam, żeby ten film był mroczny, ciemny, w chłodnych kolorach. I pracowałam też nad scenografią razem z Pawłem Jarzębskim oraz nadzorowałam pracę nad kostiumami i całym wizerunkiem, łącznie z identyfikacją graficzną. I no, chciałam, żeby to był taki świat mityczny, trochę magiczny, niepokojący. Mój film Tak jest dobrze, powstał na podstawie opowiadania Szczepana Twardocha pod tym samym tytułem. Opowiada o stracie, o mężczyźnie, który traci ważne osoby, najważniejsze osoby w swoim życiu. Opowiadanie Szczepana Twardocha mnie kompletnie zachwyciło. Poruszyło mnie tak mocno, że od razu zacząłem myśleć, żeby zrobić na ten temat film. To jest temat, który jest mi bardzo bliski, bardzo dla mnie ważny. Opowiada o kontakcie ojca i syna. To jest taki temat, który staram się drążyć od dłuższego czasu. Za chwilę będę robił pełnometrażowy film też na ten temat. Jest to temat, który jest dla mnie bardzo ważny. Mój film opowiada o teraźniejszości, o ludziach, którzy są w jednym mieście. I chyba trochę o samotności w dobie współczesnych technologii. Tak, myślę, że to jest jakby główny temat. A sam temat pojawił się chyba po prostu z obserwacji. Ze szkiców, z notatek, z wszystkiego, jakby wszystkie sceny, które gdzieś tam gromadziłam przez przez kilka, powiedzmy, miesięcy znalazły swój wspólny mianownik i gdzieś tam ten temat się wyklarował i początek, zakończenie się pojawiło w trakcie. Rise Fiber opowiada o historii inicjacyjnej.
o takim przecięciu współczesności, którą próbujemy zarejestrować, może trochę zdiagnozować, z takim odwiecznym czasem przechodzenia z chłopca do mężczyzny. Szukałem prostej historii i myślałem o... myślałem sobie o jakichś takich dawnych Dardenach pierwszych, myślałem sobie o takim kinie, które próbuje bardzo prosto w sumie dotrzeć do czegoś, co jest obok nas i nas często mija. To jest takie dosyć ciekawe, że żyjemy w takim świecie, w którym się importuje i eksportuje emocje. To znaczy, że jakaś część świata nie ma czasu na emocje, a jakaś część świata wszystko, co ma, to swoje emocje. I wydało mi się to dosyć intrygujące, kiedy sobie wyobraziłem młodą dziewczynę, która szuka jakiegoś swojego nowego miejsca na świecie, nowej szansy, nowej perspektywy i gdzieś idzie dalej, jak teraz wiele osób. I wszystko, czym może w gruncie rzeczy zarabiać na życie, to są jej własne emocje. Ma pani jakieś plany? Tak. Chciałabym otworzyć studio tatuażu. Tak? Mhm. Dużo ostatnio ćwiczę. Będzie mieć coraz lepiej. Właściwie to... To chciałabym, żeby to nie były takie zwykłe tatuaże, ale bardziej jak pamiętniki. Jeśli coś się zdarza, nanosi się to na ciało, no i potem powstaje taka linia życia.